Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 142. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 91. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwolił z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem, Pan jest twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś sobie najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga się nie przybliży do twego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Druga księga królewska rozdziały od 7 do 9 opisuje wydarzenia związane z oblężeniem Samarii przez Aramejczyków, cudowne ocalenie miasta, a także dzieje proroka Elizeusza oraz początki panowania Jechu w Izraelu. Elizeusz zaś odpowiedział: Posłuchajcie słowa pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego sykla, dwie sea jęczmienia też za jednego sykla, w bramie Samarii. W odpowiedzi na to tarczownik, na którego ramieniu król się wspierał, rzekł do męża Bożego: Chociażby nawet Pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo? Odpowiedział Elizeusz: Ty ujrzysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Czterech trendowatych znajdowało się u wejścia do bramy. Jeden do drugiego powiedział: Po co tutaj siedzimy, aż pomrzemy? Jeżeli powiemy: chodźmy do miasta, a w mieście panuje głód, to tam umrzemy. A teraz szybko zbiegnijmy do obozu aramejskiego. Jeżeli nas pozostawią przy życiu, to będziemy żyli. Jeżeli zaś nas zabiją, to umrzemy. Powstali zatem o zmierzchu, aby wejść do obozu aramejskiego. Dotarli aż do krańca obozu aramejskiego, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie aramejskim usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: Oto król izraelski najął przeciwko nam królów hittyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Powstali więc Aramejczycy i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, obóz, jak stał, i uciekli, aby ratować życie. Owi trendowaci zaś dotarli aż do krańca obozu, weszli do jakiegoś namiotu, jedli i pili. Następnie wynieśli stamtąd srebro, złoto i ubrania, które poszli ukryć. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, wynieśli stamtąd łup, który poszli ukryć. Wtedy powiedział jeden do drugiego: Nie postępujemy właściwie. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej nowiny, a my milczymy. Jeżeli będziemy zwlekali aż do brzasku porannego, to spotka nas kara. Dalej, chodźmy teraz i zanieśmy wieść do pałacu królewskiego. Poszli tam. Zawołali na strażę miasta i oznajmili im. Weszliśmy do obozu aramejskiego, lecz nie ma tam nikogo, nawet nie słychać żadnego głosu ludzkiego. Tylko konie na uwięzi, osły na uwięzi i namioty, jak stały. Strażnicy, nawołując się, zanieśli wieść do wnętrza pałacu królewskiego. Król wstał w nocy i powiedział do sług swoich: Chcę wam wyjaśnić, co knują Aramejczycy przeciwko nam. Wiedzą, że głodujemy. Dlatego wyszli z obozu, aby się ukryć na polu, mówiąc: Kiedy wyjdą z miasta, pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Jeden ze sług jego odpowiedział. Niech wezmą pięć pozostałych koni. Z tymi, które tutaj pozostały żywe, będzie tak jak z całym mnóstwem Izraela, które ginie. Poślijmy, a zobaczymy. Wzięto więc dwa rydwany z końmi, które król wysłał za wojskiem aramejskim, polecając: Jedźcie i zbadajcie. Ruszyli za nimi aż do Jordanu. Oto cała droga pełna była szat i broni, które Aramejczycy porzucili podczas swej ucieczki. Posłańcy wrócili i powiadomili króla. Wówczas lud wyszedł i złupił obóz aramejski. Wtedy jedna sea najczystszej mąki kosztowała jednego sykla, dwie sea jęczmienia też jednego sykla, według słowa pańskiego. Król rozkazał, żeby tarczownik, na którego ramieniu się wspierał, sprawował nadzór w bramie, lecz tłum zadeptał go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział Mąż Boży, który mówił w chwili przyjścia króla do niego. Kiedy bowiem mąż Boży powiedział do króla: Jutro o tej samej porze dwie sea jęczmienia będą za jednego sykla, a jedna sea najczystszej mąki za jednego sykla w bramie Samarii. Wówczas tarczownik odpowiedział mężowi Bożemu: Chociażby nawet pan zrobił okna w niebiosach, czy mogłoby się spełnić to słowo? On zaś rzekł: Ty ujrzysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. I tak się z nim stało. Zadeptał go bowiem tłum w bramie na śmierć. Elizeusz powiedział do kobiety, której syna wskrzesił: Wstań, idź razem z twoją rodziną, zamieszkaj na obczyźnie, tam gdzie będziesz mogła, ponieważ pan sprowadził głód. Idzie on już na kraj na okres siedmiu lat. Kobieta wstała i spełniła to, co powiedział mąż Boży. Poszła ona razem ze swoją rodziną i żyła na obczyźnie w kraju Filistynów przez siedem lat. Po upływie siedmiu lat, kobieta wróciła z kraju Filistynów i udała się do króla, błagając o zwrot jej domu i jej pola. Król zaś, w czasie rozmowy z Gehazim, sługą męża Bożego, powiedział: Opowiedz mi wszystkie wielkie dzieła, których dokonał Elizeusz. Podczas gdy Gehazi opowiadał królowi, jak prorok wskrzesił zmarłego, właśnie nadeszła kobieta, której syna wskrzesił, i odwołała się do króla w sprawie domu i pola. Wtedy Gehazi powiedział – Panie mój, królu, oto kobieta i oto jej syn, którego wskrzesił Elizeusz. Król wypytał kobietę, a ona mu opowiedziała. Wtedy król przydzielił jej jednego dworzanina, nakazując – przywróć jej całą posiadłość oraz wszystkie dochody z pola od dnia, odkąd opuściła kraj, aż do dzisiaj. Elizeusz przyszedł do Damaszku. Kiedy ben Hadat król Aramu, chorował, oznajmiono mu – Mąż Boży przyszedł aż tutaj. Wtedy król powiedział do Hazaela, weź dar ze sobą, idź na spotkanie męża Bożego i przez niego wypytaj się Pana, czy wyzdrowieje z tej choroby. Wyszedł więc Hazael mu na spotkanie. Wziął ze sobą dary i wszelkie kosztowności z Damaszku, obładowując czterdzieści wielbłądów. Przyszedł i stanął przed nim mówiąc, Twój syn Benhadad, król Aramu, posłał mnie do Ciebie z pytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby? Odpowiedział mu Elizeusz. Idź i powiedz mu, będziesz żył na pewno. Lecz pan objawił mi, że na pewno on umrze. Następnie stężała mu twarz, zmieszał się mocno i zapłakał mąż Boży. A Hazael zapytał: Dlaczego pan mój płacze? Odpowiedział: Ponieważ wiem, co złego uczynisz synom Izraela. Ich warownie zniszczysz ogniem, kwiat ich wojowników pozabijasz ich drobne dzieci roztrzaskasz a ich brzemiennym kobietom będziesz rozpruwał łona wtedy hazael zawołał czymże jest twój sługa ten pies żeby miał wykonać tę wielką zapowiedź elizeusz odpowiedział pan objawił mi że będziesz królem aramu oddalił się więc hazael od elizeusza i poszedł do swego pana który go zapytał co ci zapowiedział elizeusz a on odrzekł Zapowiedział mi, że na pewno będziesz żył. Następnego dnia Hazael wziął nakrycie, zamoczył w wodzie i rozciągnął na jego twarzy, tak iż on umarł. Hazael zaś w jego miejsce został królem. W piątym roku panowania Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, a Jozafat był królem Judy, Joram, syn Jozafata, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 32 lata i królował 8 lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił ród Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pana. Jednakże pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu na swego sługę Dawida, tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze. Za jego czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy do natarcia, przebił się przez Edomitów, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał się z pod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie wyrwała się także Libna. A czyż pozostałe dzieje Jorama i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? I spoczął Joram ze swymi przodkami i pochowano go obok przodków w mieście Dawidowym. Syn zaś jego, Ohozjasz został w jego miejsce królem. W dwunastym roku panowania Jorama, syna Achaba, króla Izraela, Ohozjasz syn Jorama, został królem Judy. W chwili objęcia władzy Ochozjasz miał dwadzieścia dwa lata i królował jeden rok w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Atalia i była córką Omriego, króla izraelskiego. Kroczył on drogą rodu Achaba i czynił to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak ród Achaba, ponieważ był spowinowacony z rodem Achaba. Ochozjasz wyruszył z Joramem, synem Achaba, na wojnę przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, w Ramot w Gileadzie. Lecz Aramejczycy zranili Jorama. Zatem król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, któremu zadali Aramejczycy w Ramot, kiedy walczył przeciw Hazaelowi, królowi Aramu. Wtedy Ochozjasz, syn Jorama, król judzki, przyszedł odwiedzić Jorama, syna Achaba w Izrael, ponieważ był on chory. Prorok Elizeusz wezwał jednego z synów prorockich i powiedział mu: Przepasz biodra, weź ze sobą to naczyńko z Oliwą i idź do ramot w Gileadzie. Przyszedłszy tam, rozejrzyj się za Jechu, synem Jozafata, syna Nimsziego. Wejdź i nakłoń go, by podniósł się z grona swoich towarzyszy i zaprowadź go do najskrytszej izby. Wtedy weźmiesz naczyńko z Oliwą i wylejesz ją na jego głowę, mówiąc. Tak mówi Pan: Namaściłem Cię na króla nad Izraelem. Następnie otworzysz drzwi i uciekniesz bezwłocznie. Młodzieniec, więc młody prorok, udał się do Ramot w Gileadzie. Kiedy przyszedł, oto dowódcy wojska siedzieli razem. A on powiedział: Mam Ci powiedzieć słowo, wodzu. Jechu zapytał: Komu spośród nas wszystkich? Odpowiedział: Tobie, wodzu. Wtedy Jechu podniósł się i wszedł do domu. Tamten zaś wylał mu na głowę oliwę, mówiąc do niego: Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Namaściłem cię na króla nad ludem pańskim, nad Izraelem. Wytracisz ród Achaba, twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich, proroków i krew wszystkich sług pańskich na Izabel. Zginie cała rodzina Achaba. Wytępie Achabowi nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpię z rodziną Achaba jak z rodziną Jeroboama, syna Nebata, i jak z domem Baszy, syna Achjasza. Izebel zaś pożrą psy na polu Izrael, a nikt jej nie pochowa. Następnie otworzył drzwi i uciekł. Jechu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali, czy wszystko idzie dobrze? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Odpowiedział im, wy znacie człowieka i jego gadaninę. Lecz oni powiedzieli: Kłamstwo, opowiedz proszę nam. Wtedy rzekł: Tak a tak powiedział do mnie. Tak mówi pan, namaściłem cię na króla Izraela. Wtedy pośpiesznie zdjęli swoje okrycia, rozesłali je pod jego stopami na samych stopniach, zatrąbili i ogłosili. Jehu jest królem. Jehu, syn Jozafata, syna nimsiego, uknął spisek przeciw Joramowi. Otóż Joram wraz z całym Izraelem strzegł Ramot w Gileadzie przed Hazaelem, królem Aramu. Jednakże król Joram wycofał się do Izrael, aby leczyć się z ran, któremu zadali Aramejczycy, gdy walczył przeciw Hazaelowi, królowi Aramu. Jehu powiedział: Jeżeli taki jest wasz zamiar, Niech nie wyjdzie z miasta zbieg, aby zanieść wieść do Izrael. Następnie Jechu wsiadł na Rydwan i wyruszył do Izrael, ponieważ Joram tam leżał chory. A Ochozjasz, król judzki, przybył odwiedzić Jorama. Kiedy stojący na czatach na wieży w Izrael ujrzał zdążający orszak Jechu, zawołał Widzę orszak. Joram zaś rozkazał Weź jeźdźca, poślij naprzeciw nich i niech zapyta, czy to oznacza pokój. Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw Jechu i powiedział: Tak mówi król, czy to oznacza pokój? Odpowiedział Jechu. Co ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił: Posłaniec przybył do nich, lecz nie wraca. Wysłał więc król drugiego jeźdźca na koniu, który podjechał do nich i powiedział: Tak mówi król, czy to oznacza pokój? Odpowiedział Jechu. Co cię obchodzi pokój? Jedź za mną. Stojący zaś na czatach oznajmił, dotarł aż do nich, lecz nie wraca. A sposób jazdy tamtego jest podobny do jeżdżenia Jechu, syna Nimsziego, ponieważ jeździ szaleńczo. Wtedy Joram kazał zaprzęgać. Zaprzężono więc jego rydwan. Zatem Joram, król Izraelski i Ochozjasz król Judzki, każdy na swoim rydwanie, wyruszyli naprzeciw Jechu. Spotkali go na polu Nabota z Izrael. Kiedy Joram ujrzał Jechu, zapytał: Czy to oznacza pokój, Jechu? Ten zaś odpowiedział: Jaki pokój, gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izabel i liczne jej czary? Wtedy Joram zawrócił i rzucił się do ucieczki, wołając do Ochozjasza: Zdrada Ochozjaszu. Lecz Jechu chwycił za łuk i trafił Jorama między ramiona, tak iż strzała przeszyła jego serce, a on opadł na swój rydwan. Wtedy Jechu rzekł do bitkara, swego tarczownika: Zabierz go i rzuć na rolę nabota z Izrael, bo przypomnij sobie, ja i ty jechaliśmy konno we dwóch za jego ojcem Achabem, kiedy Pan wypowiedział przeciw niemu ten wyrok. Naprawdę, widziałem wczoraj wieczorem krew nabota i krew synów jego, wyrocznia pana, i odpłacę tobie na tym polu, wyrocznia pana. Teraz więc zabierz go i rzuć na pole według Słowa Pańskiego. Kiedy ochozjasz, król judzki, zobaczył to, uciekł drogą w stronę Bet-Haggan. Lecz Jechu ścigał go i rozkazał: Także jego zabijcie. Zranili go więc na jego rydwanie u podejścia do gór, które leży w pobliżu Jibleam, a on uciekał dalej do Megiddo, gdzie umarł. Słudzy jego przywieźli go do Jerozolimy i pochowali w grobie jego razem z przodkami w mieście Dawidowym. W jedenastym roku panowania Jorama, syna Achaba, Ochozjasz został królem Judzkim. Kiedy Jechu wszedł do Izrael, a Izebel się o tym dowiedziała, poczerniła sobie powieki, ustroiła głowę i wyglądała z góry przez okno. Gdy Jechu wchodził przez bramę, zawołała: Czy dobrze ci się wiedzie Zimri, zabójco swego pana? On zaś podniósł głowę w stronę okna i zawołał: Kto jest ze mną? Kto? I spojrzeli ku niemu z góry dwaj lub trzej eunuchowie. Wtedy rozkazał: Wyrzućcie ją! I wyrzucili ją, a jej krew obryzgała mur i konie, które ją roztratowały. Następnie wszedł, a kiedy najadł się i napił, powiedział: Zajmijcie się tą przeklętą i pochowajcie ją, ponieważ jest córką króla. Wyszli, aby ją pogrzebać, lecz znaleźli po niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Kiedy wrócili i oznajmili mu, powiedział: Oto słowo pana, które wypowiedział przez sługę swego Eliasza Stiżbę. Na polu Izrael psy będą żarły ciało Izabel, a trup Izabel będzie jak gnój na polu w obrębie Izrael, także nie będzie można powiedzieć: to jest Izabel. Kolejna część procesu świętego Pawła przed obliczem Festusa oraz przed królem Agrypą II jest treścią rozdziału 25 Dziejów Apostolskich. Po trzech dniach od objęcia urzędowania w prowincji udał się Festus z Cezarei do Jerozolimy. Arcykapłani i najznakomitsi Żydzi wnieśli do niego skargę przeciwko Pawłowi i prosili usilnie o ustępstwo ze szkodą dla Pawła, aby kazał go odesłać do Jeruzalem. Przygotowali bowiem zasadzkę, aby go zgładzić w drodze. Ale Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei, i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niech więc pełnomocnicy Wasi, rzekł, udadzą się razem ze mną i niechże go oskarżą, jeśli ten człowiek popełnił coś złego. Spędziwszy wśród nich nie więcej niż osiem lub dziesięć dni, udał się do Cezarei. Następnego dnia, zasiadłszy do sprawowania sądu, kazał przyprowadzić Pawła. Kiedy ten przyszedł, otoczyli go Żydzi, przybyli z Jerozolimy i stawiali wiele ciężkich zarzutów, których nie mogli udowodnić. Paweł bronił się. Nie wykroczyłem w niczym ani przeciwko prawu żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko Cezarowi. Festus, chcąc zrobić Żydom ustępstwo, odpowiedział Pawłowi: Czy chcesz się udać do Jerozolimy i tam odpowiadać w tej sprawie przede mną? Stoję przed sądem Cezara, odpowiedział Paweł, i przed nim należy mnie sądzić. Żydom nic nie zawiniłem, o czym ty doskonale wiesz. Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuję się do Cezara. Odwołałeś się do Cezara, do Cezara się udasz. Po upływie kilku dni król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. "Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka", powiedział. "Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego". Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki na zajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego. Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka, powiedział Agryppa do Festusa. A on odpowiedział Jutro go usłyszysz. Kiedy nazajutrz Agryppa i Berenike przybyli z wielką okazałością i weszli do sali posłuchań wraz z trybunami i najznamienitszymi obywatelami miasta, na rozkaz Festusa wprowadzono Pawła. Królu Agryppo, przemówił Festus, i wszyscy tu obecni. Widzicie tego, z powodu którego nachodziło mnie mnóstwo Żydów, zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien on dłużej żyć. Lecz ja się przekonałem, że on nie popełnił nic podpadającego pod karę śmierci. A kiedy odwołał się do Najdostojniejszego, postanowiłem go odesłać. Nie mogę jednak napisać władcy nic pewnego w jego sprawie, dlatego stawiłem go przed wami a zwłaszcza przed Tobą, Królu Agryppo, abym po przesłuchaniu miał co napisać. Bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia bez podania stawianych mu zarzutów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.